wszystkim. Jest drugi dzień wycieczki. Jedziemy właśnie wypożyczonym autem, właściwie jak mamy Volkswagen Polo. Także chyba nam dała kobitka lepszy samochód niż mieliśmy mieć, z racji tego, że zdecydowaliśmy się na pełne ubezpieczenie. No to też tylko z tego względu, że mówili, o okej, parkujcie tutaj u nas, ale w razie co mała ryska, to bulimy kasę, więc stwierdziliśmy, że nie ryzykujemy. Jeszcze nam porysują specjalnie, bo to różnie bywa i bierzemy pełne ubezpieczenie. Troszkę nam obniżyła kwotę, dała nam lepsze auto, więc w sumie jest ok. Plan na dzisiaj, jaki mamy, to jedziemy do Retymnonu, jednej z takich większych miejscowości na Krecie. Jezioro Kourna, nie wiem jak to się wymawia po grecku. I jeszcze piękna plaża z palmami Preveli i jeszcze coś tam pani tam na mapie zaznaczyła, także oczywiście postaramy się zobaczyć jak najwięcej i wszystko po drodze zhaczymy, co się tylko da. No i co, czeka nas mniej więcej około 2 godzin drogi do jeziorka, bo pierwszym punktem stwierdziliśmy, że będzie jeziorko, póki jest właśnie fajnie, fajnie ciepło, już tutaj cały czas jest ciepło, ale póki jest ładne słoneczko, to jedziemy nad jeziorko, się wykąpiemy. Wiem, że do wypożyczenia są tam rowery wodne, więc postaramy się z nich skorzystać. Oczywiście coś tam dla Was nagramy, a jak żeby inaczej. Także zabieramy Was ze sobą. Jak się to obsługuje, Patryk dał mi szybkie przeszkolenie, bo taka Patryk pożyczył mi kamerkę. Więc nagrywamy na dwie, żebyście mieli tutaj lepszy obraz. Więcej możliwości zobaczenia interesujących rzeczy. Także tak, jesteśmy w miejscowości Retymnon. Jest to jedna z trzech miejscowości na Krecie. Jest ona najmniejsza i leży między... Także więcej miejscowości nie ma. Nie no, Michaś, to jest trzy największe miejscowości. Trzy największe, ta liczy chyba 30 tysięcy mieszkańców, z tego co kojarzę. I jest ona położona między Chanią a Heraklionem, czyli dwoma pozostałymi największymi miastami, do których też planujemy się udać. I teraz zmierzamy w kierunku fortecy, z której z tego co wyczytałam, rozpościera się piękna panorama na miasto. I zobaczymy, jak to się prezentuje, kochani. Lecimy dalej. Też chcesz więcej, Kasiu? Jesteśmy teraz w fortecy. Forteca została stworzona, wiadomo, w celach obronnych, bo, ponieważ wyspa była atakowana przez piratów i przez Turków. Stąd też cały zamysł tych murów obronnych. Widać, że jest kilka budynków, które się uchowały w miarę, także oczywiście do nich się udamy. Koszt wjazdu to 4 euro. Tak, dobrze mówię? O, tu jest jakiś nawet amfiteatr. Z tego co czytałam, to odbywają się tutaj jeszcze latem przedstawienia. Zresztą widać, jakieś krzesełka są postawione. Amfiteatr, tak. Nie wiem, czy słyszycie na nagraniu cykady, ale w Grecji po prostu jest full i są mega głośne. Mi to jakoś osobiście nie przeszkadza, ale pewna kwestia przyzwyczajenia jak ze wszystkim. Także tak. Może podejdziemy tam kawałek wyżej, zobaczymy widok na miasto. Może będzie stąd widać, zobaczymy. O, tutaj tak. Nie powiedział, że jakieś więzienie, ale raczej więzienie nie. Więzienie dla prądu, no. Więzienie dla prądu, tak. O, zaraz będzie widać. O, fajnie, będzie widać zatoczkę. Pojedę sobie nawet tutaj wyżej. Wytrzymałam się, żeby nie zleciała. O, zobaczcie. Kawałek murów.
Brahim Khan Mesheth, no? A, czyli Mesheth to mówiłam, a tutaj kościół jakiś też jest? Czy to jest... Chociaż to możemy dojść do środka, tylko proszę uważać pod nogi. Składowany był proch. Tu widzicie port. Tak to się wszystko prezentuje. Stąd jest fajny widok, nie powiem, że nie. No i wieje, to też jest duży plus. Powiedzcie, taki wiaterek, nie? Nie groźny. A słoneczko wtedy bierze, tak się tego nie odczuwa. Jakiś operator telefonu, operator drugiej kamery. I co, lecimy dalej. Trochę starówka, trochę starówki, zaraz będzie. Słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać i nie nagrać tego napisu, nazwy tej restauracji, kawiarni Melina. Już wiecie, skąd to się wzięło. Idziesz na Melinę, na melanż, proszę bardzo. Wszystko jasne. Tak, wydało się. Takie urocze kawiarenki. Tylko chce się coś na śniadanie, jakąś kawkę, winko. No i jest tu o wiele chłodniej, takie faktycznie weneckie, nie? Te ulicy. Chcieliśmy znaleźć te najstarsze widle weneckie, ale nie wiem, czy nam się uda. Zobaczcie, o tu jest kościół, nie wiem, jakiś chyba, czy jakaś brama, to może tu idziemy. Zobaczcie, pełno pamiątków. Różnego rodzaju. Łosypka tu nie dostaniemy, ale wszystko im da i owszem. Ciupaszki. Ale takie pierwsze podobno widziałam. O, takie coś jest fajne. Tak, żeby sobie na domu przeczytać czy coś. Ale to nie pasuje do naszego klimatu ani trochę. Zrobiliśmy sobie małą przerwę w takim zaciszym miejscu, w takiej fajnej, urokliwej uliczce na kawkę, bo już zaczęła boleć mi głowa. Więc stwierdziłam, że coś z ciśnieniem nie palo i trzeba tutaj podładować akumulatory. I wybór pat, słuchajcie, na kawkę frappę. W sumie chyba pierwszy raz piję kawkę frappę. Spoko, ale chyba wolałabym, jakby był jednak głosko. No nie wiem czemu. Normalnie mogę pić taką nieschłodzoną, a jeśli chodzi o takie wymysły, to jednak wolę bardziej schłodzone, ale... Daj radę, to kawa, ale daj radę. No nie chciałaś cukru, no to co? Nie, chciałam.
Do wtedy to już wyjdzie. Liczyłaś na to, że będzie tak mało lodów jak wtedy, co dostałaś, tak? Tak, i myślałam, że nie chciałam to miejsce chodzi, ale tak powiedziałam, że to chcieli to być. No i to mogło być jedno wiecie, ale dobrze, nie narzekajmy, nie jest źle. Chodzimy się, odpoczywamy i zaraz ruszamy na jeziorko, kąpać się. Jak nam nasz kierowca? Dobrze. Jak ci podoba muzyczka? Taka trochę, wiesz, arabska, nie? Ja takich nie lubię. Słuchajcie, jaka muzyczka leci. Mam nadzieję, że przeżycie. Taka stricte grecka. Michał mówi, że średnio mu pasuje. Ale słuchajcie, jesteśmy w Grecji. Trzeba pomnieć klimat, więc ja chciałam tutaj radyjko greckie i wiecie, ja tutaj dobrze się bawię. Michał pierwszy, więc trochę mniej. Za chwilkę będziemy nad jeziorkiem, także super, obchodzimy się troszkę. Dotarliśmy nad jeziorko Kourna Lake, jak się nazywa. Jest one zasilane wodą z Potokiem Górskim chyba i dwoma jakimiś innymi źródłami. Jest to jedyny akwen, słuchajcie, słodkowodny na Krecie. Można tutaj znaleźć żółwie diamentowe, węgorze i te węże wodne, z tego co czytałam. Także jeśli będziemy mieli szczęście, to zobaczymy żółwia. Węża niekoniecznie bym chciała spotkać wodnego. Także tak się prezentuje. Pedal boats. For two. I skolka. Ja napisali, trzeba się podpytać. Także tak. Wyłączyliśmy sobie kajaczek. Sama jesteś kajak. O Boże, kajaczek. Rower wodny. Jest wiatr, więc nie wiem na ile będziecie mnie słyszeli. Teraz jest dużo muzyka, to jest zawsze dobre rozwiązanie. Za rowerek zapłaciliśmy 7 euro. Także fajnie, bo mamy, słuchajcie, daszek. Nie wiem, czy widać. O, widać, jest, tak, jest daszek. No, taki ze zjeżdżaniem byłby fajny, bo też ja nie wiem, czy bym się odważyła zjechać. Nie odważyłabyś. Chyba, że Michał by mnie łapał, ale mam nadzieję, że tutaj sobie popływamy. Tylko pierwszy Michał pytaj, czy nam to odpłynie. No, na pewno odpłynie. To pytanie, tak? Jak wejdziemy z powrotem, nie? Są schodki. O, Boże. Do rozłożenia. Także tak, może sobie popływamy, mamy kamerkę. No i co, polujemy na żółwie diamentowe. Czyli musi być to element animalny. Tak, pozdrawiamy gdzie bądźów, wątpię, że nas oglądają, ale może ktoś inny ich ogląda. Także będzie może animalny efekt. No, teraz to powiedziałam. Efekt motyla. Dobra. Michaś, poszukiwania żółwia. Stoję na kamieniu. Szkoda, że tu nie ma kotwicy. Ale tam jest szurek jakiś ciekawy. Żółw diamentowy. Kochani, dotarliśmy do kolejnego punktu, właściwie takich właśnie mini wodospadzików. Wiadomo, są to mniejsze niż te, które widzieliśmy niedaleko Saloników, ale też są. Są tu jakieś tawerny, także też można sobie zjeść. Dziękuję. Słuchajcie, były schodki na górę, to stwierdziliśmy, że wejdziemy, może coś lepszego zobaczymy, ale... Nie było tutaj początku wodospadu. Także bida, trochę się zmęczyliśmy, zasypaliśmy, ale widoczek jest ładny, to wam nagram.
to śmiesznie biegło. Patrz, jakby robiły krok odstawno-dostawny. A tam to zbiega inaczej niż ten. No bo przyspieszył. To jest na spacerze. Okej, dotarliśmy do prawali. Nie wiem, jesteśmy pewni, czy to zejście, czy nie, ale wszyscy tu idą, więc chyba to to. Szkoda, że już słońce zawsze zachodzi, to będzie gorszy efekt. No i droga, zobaczcie, jaka jest. A ja tutaj w Japanesach, znaczy Japanesach w sandałkach. Dotarliśmy. Powrót będzie hardkorem, wiemy o tym. Ta myśl się napawa pozytywnie. Okej. Okay. To był trips. Jak tam, Michasiu? Przyzwoicie. Przyzwoicie. Myślisz, że powrót będzie gorszy? Zazwyczaj jest na odwrót. Mówił, że schodzenie po schodach jest gorsze. Zresztą po schodach, po kamlotach. I do góry będzie łatwiej. Bardziej się zasapiemy, ale chyba będzie jakoś bezpieczniej, tak mi się wydaje. No i jesteśmy w tym lasku. Czuję się tropikalnie. O, to widziło. Zobaczcie. Chciałam wam powiedzieć, że w ogóle jak jechaliśmy, to po drodze była Bali Beach, miejscowość, znaczy beach to plaża, wiadomo, tak, ale była miejscowość Bali i była plaża na Bali, także słuchajcie, no jeszcze te palmy, to prawie jakbyście byli na tropikalnej wyspie, można by rzec. Zobaczcie, pięknie tutaj jest, mi się bardzo podoba, egzotyka na maksa. Jeszcze daliby mi drinka z palemką i by było czadersko. Słoneczko już powoli zachodzi, przynajmniej z tej strony. Ludzi jeszcze troszkę na plaży jest. Też chętnie byśmy się zanurzyli, ale no niestety czeka nas droga do góry i mamy obiad, kolację na godzinkę 20:30. Jak się spóźnimy, to nic strasznego się nie stanie. A po drodze mieliśmy jeszcze 3 punkty, więc pewno z któregoś będziemy musieli zrezygnować, więc no nie, teraz nie plażujemy. Lecimy dalej, a już jest 19:00, także trzymajcie kciuki, żebyśmy dotarli na górę bez jakichkolwiek potknięć i jak najmniej przystanków nam życzycie. Leziemy na górę. Chwila w palmach. Krótka przyjemność, tak. A teraz delikatnie. Lewa noga na prostym, prawa na krzywym. Lewa na prostym, prawa na krzywym. Żeby se nie poprawić kostki.
inaczej liczone, nie? A nie wiem, oni pewnie w linii prostej liczą. Ostatnio, 20 minut temu w sensie. Na dół.